Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz nasi goście. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj witam się z wami ja, ubrana w cekiny Bogusia Szewczyk oraz Michał Ogrodowicz z ziemniaczanego pola komisarza Sewa. Z brylantyną na włosach, roztańczony, rozśpiewany. Cześć! Można tak powiedzieć. Witam cię serdecznie, Bogusiu, i witam was serdecznie, nasi drodzy słuchacze. Będziemy dzisiaj rozmawiać o gorącej premierze, o filmie, którego chyba nikt nie potrzebował, ale wszyscy go dostaliśmy i to całkiem niedawno, bo bohaterem dzisiejszego podcastu będzie najnowszy film Baza Luhrmanna, film zatytułowany Elvis, biografia Elvisa Presleya. I od razu już na samym starcie, Sef, muszę cię zapytać, czy po tym seansie w twoich żyłach płynął rock and roll? To znaczy, ja muszę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, bo na pewno dzisiaj trochę o muzyce będziemy mówić, ale ja muszę na wstępie zaznaczyć, że ja jestem niemalże muzycznym analfabetą. Znaczy się, wiele piosenek kojarzę, wiele piosenek słyszałem, ale nigdy nie wiem, kto je śpiewa, nigdy nie wiem, jak się nazywa zespół, która piosenka jest ewentualnie czyją wersją, remiksem i tak dalej. Ale sam fakt tego, że podczas tego filmu praktycznie co kilka minut łapałem się na zasadzie: ej, ja kojarzę tą piosenkę, ej, ja już ją kiedyś słyszałem, i tak dalej, i tak dalej. Świadczy o tym, że no mamy do czynienia z wyjątkowym twórcą, bym powiedział. Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie powiem, przez dużą część filmu, jak nie większość, przysłowiowa nóżka podskakiwała w kinie. I autentycznie pod tym kątem jest tutaj sporo elementów, które sprawiają, że ten rock and roll płynął w żyłach dosyć mocno. Tak, to jest taki film bardzo pulsujący, rozśpiewany i taki też sensualny i trochę erotyczny. Będziemy też, myślę, omawiając technikalia i kreację głównego bohatera, trochę na ten temat mówić. Ale oczywiście nasza dyskusja musi rozpocząć się od też jednego takiego dużego pytania, które powinniśmy sobie postawić na samym starcie, czyli o co chodzi z tym Elvisem? Jesteś fanem, rozumiesz fenomen, byłeś ciekawy w ogóle tej osoby, już abstrahując jakby od tych kwestii muzycznych, tylko po prostu Elvis jako ikona, jako ten Bóg. Biorąc pod uwagę, że do dnia dzisiejszego zarówno w popkulturze Elvis kojarzy mi się przede wszystkim jako pasja jednego z głównych bohaterów serialu Sons of Anarchy. Jeżeli dobrze pamiętam, Bobby przez cały serial przebierał się za tego Elvisa i był obecny. Jak i również fakt tego, że do dnia dzisiejszego w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, odbywają się, no nie wiem, czy to można nazwać konkursy cosplay na Elvisa Presleya. Sam fakt tego również, że no ta muzyka, te piosenki, te utwory są znane. Zakładam, że mało kto urodził się w XX wieku, nie kojarzy chociaż minimalnie dźwiękowo tych melodii. Świadczy o tym, że mamy do czynienia z kimś, kto jest był przełomową postacią dla muzyki, dla popkultury w pewien sposób, czy też dla pewnych zmian społecznych, o czym też swoją drogą wspomina film i o czym pewnie też zaznaczymy. Więc ja powiem szczerze, byłem ciekaw. Trailery dosyć mocno wskazywały na coś, co może być właśnie bardzo wizualnie doznaniowe, coś, co może być bardzo skupiające się na tym szaleństwie, na tym rock'n'rollu i pewnego rodzaju ukazaniu charakterystyki tego, więc jakkolwiek na początku mówiłeś, że nikt może za bardzo na to nie czekał, ja jednak byłem osobą, która trochę czekała. Trochę mimo wszystko kreacja głównego bohatera, głównego aktora przyciągała moją uwagę, jak i również mimo wszystko Tom Hanks w roli postaci raczej szwar z charakteru. To było coś, co sprawiało, że mimo wszystko czekałem na ten film i trochę w tym sezonie ogórkowo-letnim, powiedzmy, czekałem na ten tytuł dosyć mocno.
No właśnie, to moje stwierdzenie, że nikt nie czekał na ten film, to takie trochę przekorne było, bo mamy oczywiście wysyp sporej ilości filmów biograficznych. My sami w tych naszych podcastach wielokrotnie przywoływaliśmy takie tytuły jak Bohemian Rhapsody czy Rocketmana, którego lubimy. I jakoś tak właśnie, ja chyba trochę czekałam na ten film o Elvisie z tego względu, że pamiętam jakąś produkcję telewizyjną bodajże, albo jakiś taki film dokumentalny na jego temat, ale złapałam się przed tym kinowym seansem, złapałam się na tym, że ja właściwie na temat biografii Elvisa Presleya nie wiem nic, poza tam jakimiś kilkoma punktami, wiesz, na tej zasadzie, jak on wyglądał, jak się ruszał na scenie, jaki był koniec jego kariery, to, że tam to Las Vegas i tak dalej, no to więc jakieś tam takie punkty, żeby się złapać, miałam. Chociaż przypomniała mi się bardzo śmieszna rzecz, bo tak przed podcastem zastanawiałam się, jak to się stało właśnie, że ty poznałam w ogóle Elvisa Presleya. Ty wołałeś Synów Anarchii, a ja chyba po raz pierwszy na temat Elvisa usłyszałam w takim serialu Pełna Chata, gdzie jeden z No to bohaterów, Full House, tak, tak. jeden z bohaterów, wujek Jesse, był wielkim też fanem i miłośnikiem talentu Elvisa Presleya. Elvis, już tak jak się mówi o nim, samo hasło Elvis, no to przywodzi na myśl rzeczywiście taką ikonę człowieka, właściwie legendę, kogoś, no, nad człowieka. Jest to właściwie określenie nie tylko artysty, ale przede wszystkim jakiegoś takiego właśnie potężnego fenomenu społecznego, kulturowego, bo ten kult trwa i to, o czym wspomniałeś, jakieś tam spotkania właśnie z sobowtórów i to, że fandom Elvisa Presleya jest też bardzo aktywny cały czas, że te piosenki się sprzedają, że ta muzyka jest grana, że gdzieś tam w przestrzeni popkulturowej jest cała masa właśnie jakichś takich wizualnych nawiązań lub jakichś cytatów odnoszących się do Elvisa Presleya, no to już świadczy o tym, jak ogromną osobowością Elvis Presley musiał być, co wydaje mi się też właśnie rzeczą zaskakującą w takim charakterze globalnym z powodu tego, że Elvis, i o tym nie wiedziałam, nie miał trasy koncertowej światowej. On No poza. nigdy nie opuścił Stanów Zjednoczonych Właśnie, artystycznie. wow, to jest po prostu coś niesamowitego. A ta jego legenda i ta jego pewnego rodzaju przełomowość w tworzeniu muzyki, taka jakaś właśnie odwaga i też pewnego rodzaju chyba autentyczność, bo on, jak się tak ogląda te materiały, fragmenty koncertów, no to on jest w tym wszystkim tak właśnie charyzmatyczny i wiarygodny, że to nawet po tych 50-60 latach robi naprawdę kolosalne wrażenie. Do tego podcastu też podeszłam trochę inaczej, bo ja jestem taką osobą, jak słuchacze doskonale wiedzą, która całą masę rzeczy doczytuje. A w przypadku biografii naszego dzisiejszego bohatera, to stwierdziłam, że jednak chyba nie ma sensu powoływać się na różnicę pomiędzy tym, co Lurman pokazuje w swoim filmie, a tym, co było naprawdę, tylko trzeba ten film po prostu potraktować jako autonomiczną, odrębną całość, bo to nie jest taki klasowy film, taki typowy film biograficzny, prawda? To znaczy, wiesz co, powiem ci, w mniej więcej 60-60% rzeczywiście nie jest. I mam tutaj na myśli te pierwsze 1,5 godziny, powiedziałbym, filmu, ponieważ końcówka, tak już troszeczkę skacząc, powiedzmy, bo też nie oszukujmy się, tutaj raczej spoilerów nie sprzedamy, bo to nie jest film, który, powiedziałbym, opiera się na spoilerach. To jest po prostu film, który moim zdaniem mimo wszystko warto zobaczyć. Ale powiedziałbym, że ta końcówka, ostatnie 50-60 Bo minut on też jest długi, już nie? Ma 2 godziny 40. tak. To jest po prostu potężne Jest wyzwanie. straszne, ale kwestia jest tego typu, że już końcówka jest mocno, powiedziałbym, standardowa, jeżeli chodzi o kino biograficzne. Nie jest to aż dokument, oczywiście, absolutnie, ale zupełnie inaczej, moim zdaniem, pierwsza połowa mniej więcej wypada niż druga. I też, tak jak ty mówisz, ja jakby tutaj, jeżeli są jacyś fani, którzy słuchają nas, jacyś fani Elvisa,
Ja też na mocno na początku, wychodząc z kina, zastanawiałem się, które z tych elementów ewentualnie były podkoloryzowane, które były troszeczkę zmienione, pominięte i tak dalej, ale w pewnym momencie odpuściłem to sobie, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, lepiej moim zdaniem podejść do tego jakby na filmowo tylko i wyłącznie, zobaczyć jak to wypada, bo jest na co popatrzeć, ale też jeżeli ewentualnie ktoś z naszych słuchaczy ma tutaj, zauważył jakieś bardzo mocne niedociągnięcie, niejasności albo po prostu ciekawostki, że coś było albo nie było inaczej, to dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, bo naprawdę ja przynajmniej jestem pod tym kątem ciekaw. Natomiast może już teraz trochę przechodząc do, nie wiem czy do filmu, czy nie filmu, ale tak jak ty mówisz, że ten film trwa 2 godziny 40, to było strasznie czuć. To po prostu ja już pod koniec było na tej zasadzie, że trochę miałem wrażenie, że oglądam 2 odcinki serialu jakiegoś biograficznego naraz, jakby takim ciurkiem na Netflixie, i już byłem trochę zmęczony. Dobra, to zanim pójdziemy dalej, to ja jeszcze w tym momencie chciałabym uciąć, bo też chciałabym się ciebie zapytać dosłownie króciutko na temat samej postaci reżysera, bo wydaje mi się, że to, jakie kino autorskie uprawia Baz Luhrmann, jest chyba rzeczą bardzo ważną w kontekście całego tego przedsięwzięcia, jakim jest biografia Elvisa Presleya, bo ten australijski twórca przyzwyczaił nas do tego, że ma właśnie taki charakterystyczny swój styl, bazujący w dużej mierze właśnie na takim rozdmuchaniu, teatralności, na krzykliwości tych obrazów, i to zarówno jeśli chodzi o kolory, jak i o tę stronę typowo wizualną, polegającą na zabawę kadrami. To jest też taki twórca, który formę dostosowuje do treści, i ta forma jest, takie odniosłam wrażenie, zawsze ponad tę treść. To znaczy, mogę się zgodzić, znaczy przeglądając teraz, tak patrząc na jego biografię, mamy do czynienia z... Swoją drogą miał dosyć długą przerwę od ostatniego swojego filmu. Prawda? Filmu, nie mówię serialu, bo w sumie ostatnim jego tytułem poza Elvisem był Wielki Gatsby. To jeszcze 2013 rok, który mi kojarzy się z teledyskami raczej i z piosenką Lany Del Rey oraz Fergie, i tam już sam trailer, już same teledyski pokazują nam... Muszę obejrzeć w końcu ten film, ale to piękne... Nie widziałeś? Nie, to piękne, kiczowate ukazanie lat 20. w Stanach Zjednoczonych. To jest coś, co... Gdzie po prostu ci wszyscy ludzie balują, jakby jutra nie miało być i tak dalej. Następny film, który widzimy, przynajmniej ja widzę tutaj w jego filmografii, to jest 2008 rok, Australia, którego fragmenty wystarczyły mi, żeby przekonać się, że to nie jest kino dla mnie, bo to jest... wielkie kino romantyczne, niczym bym powiedział, wyleciał mi teraz tytuł filmu, ale po prostu, bo mamy Hugh Jackmana z Nicole Kidman, którzy są zakochani, w tle jest wojna, Australia, kwestie rasowe i tak dalej, i tak dalej. No ja z kolei filmu nie widziałam, pozostałe tak, ale ja widziałem tylko fragmenty i to już wystarczyło dla mnie na takiej zasadzie, okej, to jest duże, to jest takie z pompą, z miłością i tak dalej, no ale też mamy w 96 Romeo i Julię, czyli film, który mi się kiedy dawno temu oglądałem, strasznie podobał, no bo mamy śpiewany, czy też recytowany cały film z młodym Leonardo DiCaprio. Oni mówią więc... Szekspirem, to jest tak fantastycznie tak. Masz w ogóle tam tę wojnę gangów, tę zakazaną miłość, te odwołania do klasyki, właśnie Romeo i Julia i chyba właśnie Wielki Gatsby, jeśli miałabym powiedzieć, jakie filmy z dorobku reżyserskiego Baza Luhrmanna cennie najbardziej, to właśnie przywołałabym chyba te dwa. I to z powodu tego, że szalenie podoba mi się jego ogrywanie klasyki, polegające na tym, że stawia na taką warstwę eksperymentalną. Nie? No nikt tak klasycznych filmów, jakiego klasycznego repertuaru nie pokazuje w taki sposób jak on. Co jest też decyzją bardzo często odważną i sporo problemów może to spowodować u takiego jakiegoś właśnie radykalnego widza, bym powiedziała. Aczkolwiek muszę powiedzieć, i tutaj chyba zgodzimy się oboje, ale również wielu innych, nazwijmy to, komentatorów, czy fanów, czy widzów, potwierdzi, on jest, nie wiem kto ewentualnie był brany inny pod uwagę, ale to był niemal strzał w dziesiątkę, tak. Ponieważ ukazanie tej pasji, tego, niektórzy używają określenia kiczu w pewien sposób, ale tej pasji, tej takiej miłości do tej muzyki, twórczości, do bycia po prostu na scenie, idealnie pasuje do tego, jaki jest Elvis w tym filmie. Jaki sposób on jest
gwiazdą, jaką on jest, powiedzmy, zwierzęciem scenicznym w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak on przyciąga te tłumy i no, tak jak wspominałem wcześniej, no, nóżka mi tupała, no bo ciężko, żeby nie. Kiedy widzimy, jak dobrze są nagrane te sceny koncertów, kiedy ta jego twórczość, kiedy on przemienia się w tego Elvisa, jest to rewelacyjne. I tutaj rzeczywiście to pięknie pasuje pod względem nawet doboru kostiumów, doboru jakichś filtrów, podrasowania kolorów w niektórych momentach, montażu, który też swoją drogą czasami jest daleki od typowo biograficznych filmów. Więc to była dobra decyzja moim zdaniem. Zdecydowanie jestem na tak. Chociaż film jest w paru momentach przeładowany treścią, bo jeśli mielibyśmy określić troszeczkę zarys fabularny właśnie tej biografii Elvisa, którą dostaliśmy, no to ona obejmuje 20 lat jego scenicznej aktywności i jest głównie skupiona na historii relacji Elvisa Presleya z jego menadżerem, którego już wspominałeś, z pułkownikiem Tomem Parkerem, osobą, która wydaje się dość kontrowersyjnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o akurat tę postać, bo ja powiem ci szczerze, że właśnie w tym momencie pojawia mi się taki zgrzyt, bo gdy jesteśmy na sali kinowej i oglądamy ten film właśnie i ta pierwsza godzina filmu pędzi tak na złamanie karku i czujemy się oszołomieni tym montażem i tymi wszystkimi wizualnymi zabawami, to potem jak przychodzi takie uspokojenie i zaczynam się zastanawiać nad tym, z jakiej perspektywy właściwie ta historia jest opowiadana, to tutaj jednak ta perspektywa Toma Parkera nie do końca mi leży. Znaczy, rozumiem oczywiście, że mamy takiego aktora jak Tom Hanks, który jest no, gwiazdą no, pierwszoligową właściwie i to on jest jednym z głównych bohaterów właśnie tego filmu, więc trzeba go jak najwięcej pokazywać na ekranie, eksploatować, dawać mu szansę pokazania swoich umiejętności, ale znając troszeczkę właśnie historię relacji Presleya z Parkerem, poczułam taki drobny jakiś moralny tutaj dylemat polegający na tym, że nawet po śmierci Elvisa ten Tom Parker i tak tę jego sławę zabiera. Rozumiesz, o co mi chodzi? On tak bardzo kontrolował jego życiem w trakcie, kiedy Elvis, ta jego kariera się rozpędzała. I wydaje mi się, że akurat kto jak kto, ale Elvis Presley powinien być centralną osobą tego filmu, o sobie. To znaczy tak, znów ja mówię z perspektywy osoby, która przed filmem absolutnie nie wiedziała, kim jest pułkownik Tom Parker. Ale on się sam w pierwszej scenie filmu przedstawia jako taki główny złoczyńca, to ja jestem najgorszy w tej historii. Już jakby... Znaczy, ale nie, on mówi, że jest najgorszy według innych, że inni, drogi widzu, ci powiedzą, że to ja zabiłem Elvisa i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I biorąc pod uwagę jego znaczenie dla kariery Elvisa Presleya, tego, że on go w pewien sposób wyniósł na pierwsze okładki, to jak kontrolował, nie kontrolował, pomagał, a potem już zmuszał do tras koncertowych takich dnia i innych, do tego całego wpływu, no ta postać musiała być i mimo wszystko... Inaczej, sam pomysł tego, że w pewien sposób Parker opowiada ze swojej perspektywy, czy też powiedzmy próbuje się bronić w jakiś sposób, on przedstawia nam jakiś tam case przed nami widzami, nie jest moim zdaniem aż takie złe, ponieważ mamy bardzo mocno zarysowaną tą różnicę, przynajmniej ja to tak odbieram, różnicę między tymi dwoma postaciami, bo z jednej strony mamy Elvisa Presleya, który po prostu kocha to, co lubi, który widać, że jeżeli wierzyć filmowi, on robi, tworzy tą muzykę, bo chce ją dawać ludziom, bo chce po prostu, żeby ludzie się dobrze przy niej bawili. On nie rozumie, czy powiedzmy nie pojmuje, jak mogą być jakieś kwestie moralne, rasowe, czy jakiekolwiek polityczne związane z jego muzyką, bo on po prostu chce wziąć gitarę i zaśpiewać, zagrać, zatańczyć. A z drugiej strony mamy postać, która absolutnie nie byłaby artystą, ale doskonale ma smykałkę do biznesu tego bezwzględnego i która to wykorzystuje i jest to pokazane, te dwie sprzeczności. Mamy po raz kolejny wielkiego geniusza, artystę, który jest absolutnie rewelacyjny i kogoś, kto eksploatuje go w pewien sposób, mniej lub bardziej,
no niemalże do cna, tak jak niektórzy mogliby po tym filmie powiedzieć, więc sam punkt wyjścia dla mnie nie był zły. O wiele większym problemem była kreacja tej postaci, czy to sposób, w jaki pułkownik Tom Parker został zaprezentowany, nawet nie zagrany, tylko wyreżyserowany, bym powiedział. No właśnie, skoro już rozmawiamy o Tomie Parkerze, no to możemy na chwilę właśnie zatrzymać się przy Tomie Hanksie i przy jego aktorskiej kreacji. Ja od razu muszę powiedzieć, że bardzo lubię Toma Hanksa i jakoś tak do tego momentu, do seansu Elvisa miałam takie wrażenie, że Tom Hanks nie popełnia błędów, bo jak tak prześledziłam sobie filmy z jego udziałem i tak sobie przypominałam, że o, ten był fajny, tamten był spoko, ten w ogóle rewelacja. Jakoś tak nie widziałam słabych punktów. Mm-hmm. Natomiast... Znaczy no generalnie Tom Hanks, ciężko jest go nie lubić jako osoby, jako aktora. No po prostu jakby można nie przepadać za filmami, w których on gra, ale tak jak niektórzy, powiedzmy jacyś dumnie głoszą tytuły, że Tom Hanks jest jednym z ostatnich tych wielkich aktorów wielkiej ery Hollywood, ale no sama jego twarz jest po prostu tak sympatyczna, że po prostu no ciężko, oczywiście pewnie można byłoby tam coś znaleźć, ale nie, Tom Hanks wielkim aktorem jest po prostu. Jest i tym bardziej właśnie zaskakuje to, w jaki sposób jest zaprezentowany w tym filmie, bo to, co powiem, będzie dla mnie bardzo smutne, ale uważam, że Tom Hanks jest jednym z najsłabszych elementów całej tej historii. Po prostu jego postać Toma Parkera wydaje mi się z jednej strony szalenie niewiarygodna właśnie z powodu tego, że kojarzę Toma Hanksa jako takiego poczciwego, sympatycznego kolesia. No tak. I umiejscowienie go w roli czarnego charakteru i to jeszcze te podbudowanie go, zrobienie z niego takiego jakiegoś totalnego złola. On mi też momentami właśnie na takiego diabła wychodzi. Tak, z tą laską i tak dalej. Tak. To po pierwsze, a po drugie Tom Hanks ma na sobie tonę jakiejś absurdalnej charakteryzacji, której nawet jeśli mógłby coś ciekawego zbudować z tej postaci, to i tak nie widać tego jego grania. Używa takiego jakiegoś też dziwnego akcentu, który jest również sam w sobie rzeczą taką bardzo kontrowersyjną, więc tu się nakłada cała masa różnych czynników, a jednocześnie też Tom Parker, jak się załączają te jego monologi, takie te komentarze z offu, to już mi się w paru momentach, jak ten czas ekranowy upływał, wydawało autentycznie nudne i niepotrzebne. Męczyła mnie strasznie ta postać. To znaczy, ja mam problem taki, że tak jak mówisz, Tom Hanks jakby nie ma za bardzo co grać, bo ja mam wrażenie, że po prostu w scenariuszu było napisane: pułkownik Tom Parker jest zły. I tyle. On po prostu jest tak niesamowicie przerysowany, że z jednej strony mógłby spokojnie, moim zdaniem, zagrać w jakiejś komedii Jamesa Bonda typu Austin Power czy coś takiego. Bo jest tak niesamowity. A z drugiej strony jest tak bardzo przekoloryzowany, że w normalnym życiu, no kiedy patrzymy, no to jest osoba, która po prostu jakby ktoś, jakby jakiś, nie wiem, rysownik karykatur miał za zadanie narysować złego korporacyjnego faceta, złego biznesmena. No po prostu to jest tak przesadzone, bo gdyby to jeszcze było utrzymane w jakiejś koncepcji, w jakimś stylu, gdyby to był na przykład, nie wiem, gdyby cały film był musicalem i on jest gdzieś tam tym takim Grinchem, który przeskakuje zawsze gdzieś tam za tymi plecami tego Elvisa, jest, to mogłoby być w porządku. To znaczy, jakby to nadal byłoby przesadzone, ale by pasowało, ale tutaj właśnie tak jak mówisz, w tej drugiej połowie, gdzie te znowu te jego monologi, samo założenie z tym ostatecznym pytaniem, czy rzeczywiście pułkownik Tom Parker zabił Elvisa, czy nie, mogłoby być sensowne, ale pod koniec jest już męczące. On jest tak niesamowicie przerysowany i przesadzony, że no ciężko go jakby brać w jakikolwiek sposób na poważnie. No po prostu też troszeczkę to odbija się na Elvisie, no bo ja rozumiem, że artyści, tacy powiedzmy ci wielcy, mogą być kojarzeni jako osoby, które nie mają głowy do biznesu, do powiedzmy chodzenia, stąpania po ziemi. Ale no jest pewna granica, gdzie no już można zadawać sobie pytanie, czy ta osoba rzeczywiście ma na mnie dobry wpływ, bo tutaj, a szczególnie, że mimo wszystko film nie pokazuje Parkera jako
bardzo charyzmatycznej postaci, kogoś, kto nie tylko omami Elvisa, ale wszystkich dookoła. Nie ma nikogo, kto, nie wiem, czy taka była rzeczywistość znów, ale nie ma nikogo, kto mógłby się mu postawić w obronie, stanąć między nim a Elvisem, bo to też można byłoby zrobić z tego jakiś wątek. No po prostu mamy takiego Jamesa Bondowskiego pingwina z parodii, który jest po prostu zły i jest to absolutnie nieprzekonujące dla mnie. No właśnie, bo wiesz, ja też pomyślałam sobie, że dobra, skoro będziemy patrzeć na Elvisa z perspektywy menadżera, czyli człowieka, który gdzieś do pewnego stopnia zauważył jego potencjał i stwierdził, że dobra, możemy na nim zarobić, no to aż prosiłoby się o zrobienie jakiegoś takiego właśnie ciekawego scenariusza z tego, nie? Tom Parker w moim odczuciu jest postacią szalenie karykaturalną. Tom Hanks gdzieś tam, kreując tę postać, też chyba stawia właśnie na tę karykaturę, bo jakby tak popatrzeć na to, co film nam prezentuje, no to ten Parker to był kawał kanali i to z no tego tak. też można by było wycisnąć po prostu wszystko, co się dało, nie? Bo to był z jednej strony facet podstępny, inteligentny, bo są w Elvisie przecież takie sceny, kiedy widać, że on nawet na nienawiści do swojego podopiecznego chciał zarabiać, nie? Tam był taki wątek z tymi plakietkami. Nienawidzę Elvisa, tak, z tymi przypinkami. Tak, więc to gdzieś tam ten marketingowy zmysł jest też widoczny. Był kapitalnym manipulatorem. Całe, wiesz, wplecenie rodziny Elvisa do tej firmy i stworzenie z tego jakiegoś takiego rodzinnego imperium i takie właśnie podszeptywanie im za plecami, nie? No to też jest wątek bardzo ciekawy. To był chciwy w ogóle... Prawdziwa pijawka. To był facet, który w szczytowym momencie, kiedy Elvis zarabiał kasę, to zabierał mu 50%. 50%. No przecież to jest jakiś absurd. Znaczy, ale wiesz, i to wszystko, o czym teraz mówisz, co przy, no powiedzmy, innym aktorze, ale bardziej lepszym scenariuszu można byłoby świetnie zrobić, dla mnie zostaje, że tak powiem, gwóźdź do trumny przybity, kiedy dowiadujemy się o jego przeszłości. Że on gdzieś tam uciekł z Belgii czy z Holandii w czasie II wojny światowej, to ja takie matko bosko, emerytowany nazista w Stanach Zjednoczonych. I to było takie... No naprawdę, James Bond po prostu miałby fajnego przeciwnika, nie? I to jest szkoda. To jest po prostu szkoda, bo też zastanawiam się, czy na przykład Tom Hanks nie został wybrany do tej roli, żeby... troszeczkę podnieść notowania czy szanse filmowi mimo wszystko, no bo Austin Butler, o którym za chwilę pewnie będziemy mówić, nie jest jeszcze aż tak rozpoznawalną postacią, a zagranie ikony kultury amerykańskiej, jaką jest Elvis, jest ryzykowne, więc może tutaj była jakaś taka zagrywka, dobra, weźmy Toma Hanksa, bo no to jest prawie zawsze strzał w dziesiątkę, tak, więc może w ten sposób, bo też wydaje mi się, że można byłoby tutaj znaleźć, gdyby odejść troszeczkę, bo też nie wiem, jak bardzo Tom Hanks rzeczywiście przypomina prawdziwego Toma Parkera w tamtych czasach, ale może odejść do innego aktora, do kogoś, kto, nie wiem, Gary Oldman może by lepiej troszeczkę, tak pierwsza osoba z głowy, który zagrałby takiego śliskiego, cwaniakującego, kombinującego za plecami, więc no to nie wyszło. To niestety nie wyszło i to ciąży na całym filmie prawie przez cały czas. No, prawdziwy Tom Parker nie miał takich policzków jak filmowy, bo tutaj faktycznie w tej charakteryzacji, ja tak śledząc kilka recenzji, które przeczytałam przed podcastem, no to tam właśnie recenzenci powoływali się na to, że tak, tutaj Oscar za charakteryzację, bo ten Tom Parker mówi, o rany, to Oscar za charakteryzację i w ogóle za kreację to należy się drugiemu aktorowi, który tutaj niestety jest właśnie z powodu tego wyeksponowania Toma Parkera troszeczkę jakby zepchnięty właśnie na drugi plan, bo wspomniany przez ciebie Austin Butler uważam, że no zagrał tutaj po prostu no wybitną kreację, jak na takiego właśnie aktora, którego, no ja nie oglądam seriali, ale wiem, że on gdzieś tam na przykład w Kronikach Szanary się pojawiał, ale jakoś tak nie kojarzyć go mogę tylko właściwie z pewnego razu w Hollywood, gdzie też miał rolę jednego tam z chłopaków z bandy Charlesa Mansona, no ale to w tamtym filmie z kolei też błyszczał ktoś inny, nie? No właśnie, to jest z tego, co tak luźno rzucam okiem przez jego filmografię, to jest jego pierwszy
większy film z rolą pierwszoplanową. Jakby tutaj, żeby nikt mnie z fanów seriali jakby nie zjadł w komentarzach, ale pomijając seriale, to jest jego pierwszy Ja, mi się bardzo podobał komentarz, nie pamiętam, tuż po seansie, czy tuż po premierze, ktoś w recenzji swojej napisał, że w momencie premiery tego filmu Rami Malek powinien wziąć swojego Oscara, pojechać do Austina Butlera i przekazać mu tego Oscara, bo nie oszukujmy się, to co w chłopak, znaczy mój prawie rówieśnik, w ogóle rozwala mnie to, że on jest on jest dosłownie rok starszy ode mnie, ma urodziny w ten sam dzień co ja, super, wow. Świetnie, więc po raz kolejny czuję się, że jestem coraz starszy, ale wracając do meritum. I jeszcze nie zagrałeś Elvisa. Zagrałem Elvisa. Tak, to znaczy już wystarczy mi fakt, że moi rówieśnicy grają w Gwiezdnych Wojnach, więc no cóż. Ale wracając do meritum. Jest rewelacyjny. Jakby bardzo łatwo, bardzo często balansuje na tej granicy, powiedziałbym, spadnięcia w przesadę, przeszarżowanie, ale nigdy tego nie robi. Nawet jak wchodzimy w tę nudniejszą końcówkę, gdzie on już tam gra tego zmęczonego, udręczonego Elvisa, jest świetny, ale to, co on wyprawia w pierwszej połowie, na scenie, gdzie on, z tego co czytałem, przynajmniej jedną piosenkę zaśpiewał, chyba tą pierwszą, jakby powiedzmy, gdzie pierwszy raz widzimy go na scenie. Kilka piosenek, on śpiewa, gra, tańczy, to jest po prostu ale człowiek. Ale jest rewelacyjny. To, jak on się rusza, to, jak on się prezentuje, to, jak on gra tego z jednej strony jakiegoś tam cichego dzieciaka, który jest zafascynowany muzyką, kiedy on na przykład trafia do tej czarnoskórej, tam wchodzi do tej czarnoskórej dzielnicy, gdzie spotyka się z tymi swoimi znajomymi, widać w jego oczach to te iskry radości, że widzi tą muzykę, jak on się tym inspiruje. Nie, on robi tutaj absolutnie wybitną robotę i jest to coś niesamowitego. I wiem, że szanse są pewnie niewielkie, ale liczę na to, że on chociaż zostanie nominowany, czy w jakiś sposób zostanie doceniony w sezonie oscarowym, powiedzmy, bo jest za co. Jest naprawdę, naprawdę robi rewelacyjną robotę, zarówno w tych momentach muzycznych, dramatycznych, czy nawet powiedzmy komediowych. Jest rewelacyjny. No to jest też tak, wydaje mi się, właśnie rola trochę wysokiego ryzyka i to z dwóch powodów. Po pierwsze, z tego względu, że mierzymy się rzeczywiście z ikoną, nie? To też konstrukcja tego filmu jest też ciekawa z tego względu, że jest to taki trochę hołd, a nie film więc już tutaj gdzieś trzeba było to odpowiednio zniuansować i zaprezentować. A z drugiej strony ciążyła na nim naprawdę ogromna odpowiedzialność pod takim kątem, że można było tę postać właśnie bardzo łatwo przerysować, zrobić z tego karykaturę. No bo wiesz, Elvis z powodu tych swoich scenicznych ruchów stał się też, no niestety, ale bardzo często jakimś tam elementem parodii, nie? W jakichś takich właśnie komediowych scenach wychodził sobie jakiś chłopek roztropek i udawał, że jest Elvisem, ruszając się tak jak on. Natomiast Butlerowi udaje się coś niesamowitego, bo on chyba rzeczywiście dotknął istoty talentu Elvisa Presleya, jakiegoś takiego właśnie, jakiejś takiej pasji płynącej z pogranicza zachwytu kulturą, połączonej z jakąś taką pierwotną energią, która w nim drzemie. Tutaj trzeba powiedzieć, że Elvis w wykonaniu Austina Butlera to jest naprawdę postać charyzmatyczna i pełna energii. Ja to wszystko widzę na ekranie. Od momentu, kiedy pojawia się po raz pierwszy, i to też jest w ogóle bardzo ciekawie budowana scena, tak, to napięcie jest tak świetnie stopniowane, bo widzimy właśnie najpierw tego chłopaka, który gdzieś tam jest mocno zdenerwowany. Znaczy, my nawet go nie widzimy, jego twarzy. Tak. My widzimy tylko ludzi dookoła niego i widać, że cała ta, chyba pierwszy raz jego twarz widzimy, jak staje przy mikrofonie. Jak zaczyna mówić do mikrofonu. Tak. Więc nie, to jest rewelacyjne i zgadzam się z tobą całkowicie. I ta jego przemiana, to co widzimy już w trailerze, kiedy on wychodzi taki zestresowany, że czy ja nie zapomnę tekstu i tak dalej, coś tam mówi do mikrofonu troszeczkę bełkocząc. Widownia go wyśmiewa. Widownia go wyśmiewa i on momentalnie się przyłącza. I to właśnie to jest rewelacyjne, to jest przykład prawdziwego, powiedziałbym, aktora, który potrafi to zrobić. No, chłopak jest 10 na 10, jeżeli chodzi o dobór aktorski, dobór castingowy i on ciągnie cały ten film, naprawdę, chociażby dla niego to jest coś, co dla mnie na przykład też tego Toma Hanksa nieszczęsnego
przeważa. Mogę przeboleć Toma Hanksa, ale za samego Elvisa w wykonaniu Austina Butlera jest cudowne. No właśnie, to przełączenie, o którym wspomniałeś, to też wydaje mi się bardzo ciekawym elementem psychologicznym tej postaci, bo tutaj niestety będę miała pewien zarzut związany z tym, że z powodu formy i z powodu tego całego wizualnego przepychu, którym też za chwilę będziemy mówić, chwaląc techniczną stronę tej produkcji, no to gdzieś tam zabrakło właśnie mi tego całego takiego psychologicznego właśnie rysu, bo odnoszę wrażenie, że w momencie, kiedy on stawał na scenie przy tym mikrofonie, to stawał się zupełnie innym człowiekiem, nie? To tak jakby stworzył sobie siebie od nowa kreację właśnie takiego przebojowego bożyszcza tłumów, faceta, który no śpiewa, gra, tańczy i to jest dla niego najważniejsze, ale chciałabym zobaczyć właśnie kilka takich też scen dramatycznych z Elvisem, no bo to jego życie nie było przecież takie no super ekstra szczęśliwe, nie? Wiesz co, powiem ci, znaczy nie do końca się zgodzę, bo dla mnie mi to wystarczająco wybrzmiało, bo tak, mamy cały wątek matki, który jest mocno zaznaczony. Ale ta relacja też jest dla mnie niejasna, ta ich wiesz miłość co, taka wychodząca poza granicę właśnie takiej relacji matka-syn. Za mało wiesz tego. Okej, mogę zrozumieć rzeczywiście zarzut, że to jest za mało, ale jakby mi to troszeczkę wystarczyło. Z drugiej strony nie mogę ci podać konkretnej sceny czy jakiegoś takich motywu, który jest, ale po obejrzeniu całego filmu ja totalnie rozumiem, dlaczego Elvis robił to, co robił, dlaczego nie zrezygnował, dlaczego mimo bycia zamkniętym w tym Las Vegas, powiedzmy, cały czas występował, że to było jego świat. To w pewien sposób była ta jego możliwość, czy to czasami ucieczki, czy też powiedzmy bycia szczęśliwym i tak dalej, i tak dalej. Jakby rozumiem twój zarzut, nie jest to tak bardzo mocno zaznaczone czy zaprezentowane, ale dla mnie było to wystarczające, jakby tak jak na końcu ten pułkownik Tom Parker mówi, że jego zdaniem tak naprawdę zabiła go miłość do swoich widzów. No nie to, że się z tym zgadzam, ale mogę zrozumieć, dlaczego to może przyjść do głowy, dlaczego to jest, bo rzeczywiście zarówno przy użyciu tego archiwalnego nagrania na samym końcu filmu, jak i również tego, co widzimy w filmie, on kochał to robić, on chciał to robić. Stało się jak się stało, ale ja w pewien sposób to kupiłem. Dla mnie to, powiedziałbym, trafiło, że rzeczywiście mamy do czynienia z facetem, który uwielbia to, co robi. Z powodu tego, że ten film obejmuje taki duży wycinek życia Elvisa Presleya, no to ja też zdaję sobie sprawę, że nie można było przedstawić wszystkiego. Tutaj musiało nastąpić jakieś ucięcie, spłycenie pewnych wątków, chociaż pod tym kątem biograficznym to ja znowu mam takie wrażenie, że dostajemy lekko ugładzoną biografię, tak jak na przykład Bohemian Rhapsody mieliśmy bardzo mało tych właśnie wątków związanych z nałogami, tak samo tutaj, jest to tylko delikatnie zaakcentowane. Pod sam koniec filmu, tak. Chociaż ja też właśnie wspominając o tym, że brakuje mi psychologii postaci, to też to jest potwierdzenie tego, jak bardzo stałam się zachłanna w stosunku do Austina Butlera, bo to, że on fajnie tańczy i świetnie wygląda, to jedno, ale chciałabym też jednak zobaczyć ten jego potencjał dramaturgiczny trochę, nie, w jakichś takich poważniejszych scenach, bo zastanawiam się, czy on wtedy by udźwignął tę rolę. Chociaż jestem na 90% pewna, że tak, bo faktycznie 15 znaczy, minut wiesz, finałowe. Mamy kilka, wiesz, rozmowa z żoną w samochodzie na lotnisku. Bardzo tak? mocna scena. Konfrontacja z pułkownikiem, kiedy już ma wyjeżdżać i pułkownik tam, powiedzmy, daje mu ten rachunek. Jest trochę tego. Mimo wszystko bym powiedział, że jest, ale z drugiej strony rzeczywiście masz rację, bo można byłoby tego dodać, ale z drugiej strony cały czas ten film ma 2 godziny 40 tak. minut. Jak się teraz tak zastanawiam, to za bardzo nie wiem, gdzie to mija. Jakby z jednej strony mam wrażenie, że jest tego za dużo, z drugiej strony no jest w samym środku jest bardzo dużo czasu poświęcone, nazwijmy to, powrotowi czy odnowieniu Elvisa, kiedy on zaczyna współpracę z tymi nowymi producentami i tam się zaczyna cała walka o wyjazd zagraniczny. Odradza, nie tak jak ten Feniks z popiołu, te sceny są świetne. I to jest świetne, tylko że z drugiej strony właśnie mam takie wrażenie, że
jest dużo niedopowiedzeń, ale z drugiej strony już ten film i tak mnóstwo czasu trwa, więc... A też praktycznie zajmujemy się, no tak, bo bierzemy całą praktycznie twórczość Elvisa od momentu jego pierwszego koncertu do prawie jego śmierci, tam odliczając 3-4 ostatnie lata, powiedzmy. Więc, więc jest dużo, ale mogłoby być więcej i inaczej rozłożone. I to jest chyba trochę, powiedziałbym, dla mnie główny problem tego filmu, bo z jednej strony pierwsze półtora godziny uwielbiam, kiedy on jest właśnie tym taką szaloną podróżą z muzyką. Mi się niesamowicie podobało to i ja na to zwróciłem bardzo szybko uwagę, że przez pierwszą godzinę prawie cały czas towarzyszy nam muzyka. No, cały czas ktoś śpiewa w tle, gra, coś się dzieje, przychodzi to płynnie. Strasznie mi się podobało na przykład fakt tego, że znów, kiedy Elvis pojawia się, powiedzmy, w czarnoskórej dzielnicy, mamy jakiś współczesny hip-hop, który łączy się z tą twórczością, którą on słuchał, kiedy był dzieciakiem, więc jest pokazywane tak w tle jego znaczenie dla popkultury, jak to się wszystko łączy dla muzyki i to jest super, i to jest rewelacyjne i gdyby ten film był takim dwugodzinnym szaleństwem, takim niedokładnym biopikiem, tylko właśnie takim szaleństwem w stylu Baza Luhrmanna i połączenie z tą muzyką i po prostu skakanie, nawet lekko musicalowe bym powiedział, to byłoby super, tylko że potem wchodzimy w tę godzinę 15 stricte biograficzne na koniec i widać, że energii zabrakło, że po prostu nie wiem, czy trzeba było odbębnić takie bardziej powiedzmy kronikarskie podejście do tej postaci, czy nie. Ale to już męczy. Dla mnie jest spokojnie, o wiele bardziej zadowolony byłbym, gdyby ten film był dwugodzinnym paramusicalem, czy nawet musicalem, niech będzie, proszę bardzo, i niech Tom Hanks przebrany za diabła sobie skacze na drugim tle, ale to byłoby dobre, jeszcze lepsze ukazanie szaleństwa, twórczości Elvisa. A tak, przez to, że ten film próbuje być dwoma rzeczami jednocześnie, tracimy na tym wszystkim. No właśnie, bo to odwołam się trochę do tego, co powiedziałeś na początku naszej rozmowy, czyli do takiego przełamania, które przychodzi w połowie tego filmu. Ja właśnie jestem bardzo zaskoczona tym, że Luhrmann tutaj nie poszedł na całość, nie? No bo można by z tego zrobić wodewilowe, po prostu potężne, wizualne widowisko, ale to tak jakby on gdzieś mniej więcej w połowie stwierdził, że no dobra, ale jednak, kurczę, biografia, więc tutaj też by coś trzeba z tego wszystkiego umieścić. Jakieś takie właśnie punkty z biografii Elvisa, coś, żeby właśnie jeszcze bardziej tę postać uczłowieczyć. Chociaż ja tak sobie też myślę, i to jest, to mi się wydało też szalenie zaskakujące, taki właśnie nadinterpretacja tego wszystkiego, bo ten film jest budowany w rytmie talentu Elvisa, czyli tak ta pierwsza godzina, półtorej, to on jest jeszcze taki, wiesz, zachłyśnięty tą swoją karierą, tym, że się robi taki popularny, jeszcze mu się chce. Natomiast te ostatnie momenty, te ostatnie chwile, to tak jakby ta energia życiowa Elvisa właśnie przez ten długotrwały pobyt w Las Vegas, w hotelu, jakby to gdzieś tam się wypaliło. Więc można to też spojrzeć na to w takiej metaforycznej kategorii. Nie? Że... No dobra, mogę to zrozumieć, tak. No, ale... nie, można tak spojrzeć. Ale wątek na przykład żony Elvisa jest strasznie potraktowany po macoszemu. Tutaj w ogóle wydaje mi się, że drugiego i trzeciego planu, jeśli chodzi o aktorów, no to ja tutaj nie widzę. Tu się skupiamy tylko i wyłącznie właśnie na Hanksie i Austinie. I to wszystko jest dodatkowo podlane właśnie takim szalonym, kolorowym sosem. Co sprawia, że film pod kątem technicznym, no jest po prostu mistrzostwem świata. To jak się ogląda tę pierwszą godzinę, czy pierwsze półtorej godziny, to jest po prostu, no, mistrzostwo. Czad. Nie, to jest piękne. To jest, znaczy, tak jak mówię, my w pewien sposób płyniemy z muzyką przez pierwszą godzinę, przez całe to życie, przez wszystko i to jest cudowne. To jest prześliczne, wspaniałe, piękne, jestem zachwycony. Jest to momentami kiczowate, jest to może przekolorowane, dosłownie przekolorowane, bo mam wrażenie, że kiedy mamy to dzieciństwo Elvisa Presleya, to mam wrażenie, że tam mamy takie bardzo mocno podkręcone kolory. Ale też fakt tego, że my w pewnym momencie dostajemy komiksową historię,
historię. Znaczy się mamy po prostu rysunki komiksowe, jak Elvis przeprowadza się z mamą do tam tej biednej dzielnicy dla czarnoskórych. Kapitalne to jest. To jest super i to jest właśnie, i to mi się podoba, bo to jest pasuje do też tej historii, troszeczkę... Nie? Tak, bo mamy pokazaną historię człowieka, który nie bał się brać motywów, wątków, pomysłów z różnych środowisk. Nie obchodziła go polityka, nie obchodziły go kwestie społeczne. Jemu podobała się muzyka. I to było też podpięte pod ten film w pewien sposób. Więc i to było dobrą charakteryzacją, zaprezentowaniem tego wszystkiego. I w sumie teraz, jak teraz to mówię, tak teraz o tym myślę, to może masz troszeczkę racji z tym, że rzeczywiście ta godzina, ta druga połowa staje się taka bardziej powszechna, taka bardziej, powiedzmy w cudzysłowie, szara, bo to szaleństwo przemija, tak? Jakby on sam trochę się kończy, trochę jakby zamyka się w sobie, czy powiedzmy ubywa mu tych sił ze względu na to, co się dzieje w jego życiu. Można to w ten sposób odbierać, ale nie zmienia to faktu, że jest to trochę, no... może nie rozczarowujące, ale smutne w jakiś sposób. Wolałbym chyba raczej jednak takie podejście na pełnym szaleństwie do końca i niech Elvis w finale filmu odjeżdża w swoim kabriolecie w stronę, nie wiem, Świętego Piotra w bramie czy coś w tym stylu. To by pasowało. Przy dźwiękach... Tak, jakby jakiegoś czegoś takiego, a nie końcówka, która jest bardzo standardowa, czyli dziennikarz radiowy, który mówi, że dzisiaj Elvis Presley zmarł, mamy czarno-białe zdjęcia z jego pogrzebu i tak dalej, i tak dalej. I to hasło, więc Elvis opuścił budynek, nie? To... Tak, dokładnie. Chociaż ja właśnie po wyjściu z kina miałam bardzo taką gorzką pigułkę do przełknięcia, bo ten film, pomimo właśnie pewnego takiego powierzchownego charakteru, jeśli chodzi o scenariusz, to on stawia jednak sporo takich pytań właśnie związanych z tym, jaka jest cena komercyjnego sukcesu. Jak to jest możliwe, że w latach właśnie 50., 60. te kontrakty były budowane w taki sposób, że nie miało się praw właściwie do ani do swojego wizerunku, ani do swojej twórczości. Jak to było możliwe, że osoba taka jak Tom Parker mogła zabierać 50% zarobionych pieniędzy artysty i dodatkowo jeszcze eksploatować go do granic możliwości, nie? Bo to te sceny, jak on tam prawie pada na zawał, a Parker mówi, że wy macie za zadanie postawienie go na nogi, żeby stanął tak, na scenie. To jest jedyne, co go obchodzi. I zaśpiewam, nie? Gdzieś tam właśnie te pytania związane z wizerunkiem, ten merchandising właśnie cały, bo tam też jest taki wątek, że Tom Parker chce sprzedawać po prostu wszystko z wizerunkiem Elvisa, nie? Bez względu na to, czy to będą śpiochy dla dzieciaków, czy jakieś poduszki, czy skarpetki, czy właśnie przywoływane już przez nas przypinki z napisem I hate Elvis, nie? Więc to gdzieś tam jest właśnie gorzkie, a ja też złapałam się na tym, że rozmawiając z moimi znajomymi na temat tego filmu, to też często właśnie powoływałam się na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że to jest taki obraz, który pomimo tego właśnie filmowego szaleństwa, gdzieś tam tego Elvisa mi jednak uczłowieczył. Sprawił, że spojrzałam na niego jako na osobę no, nieszczęśliwą. Jest sporo właśnie takich muzycznych biografii, które wyglądają podobnie, nie? Że wielki talent, oszałamiająca kariera i upadek związany z narkotykami i jakimiś tam używkami, to po pierwsze, a po drugie też właśnie to, na ile to my, fani, zmuszamy naszych idoli do tego, żeby byli cały czas lepsi i bardziej dla nas, zabierając im jednocześnie tę energię życiową, nie? To jest znaczy, tutaj mocno. Dwie rzeczy, do których się odniosę. Z jednej strony, tak jak wspominałem wcześniej, no... Jakkolwiek mogę nie lubić postaci pułkownika Toma Parkera, to jego teza ostateczna, że Elvisa zabiła jego miłość do fanów... Może mieć rację. Tak, może mieć trochę racji. Oczywiście to, że on wykorzystywał tą miłość Elvisa do fanów i w drugą stronę, to już to jest inna sprawa. Ale fakt jest tego typu, że... jest coś takiego. Też z drugiej strony bardzo mi się podoba mimo wszystko w tym filmie, że mimo tego całego szaleństwa i tak dalej, tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które podobały mi się, które nie są tyle, powiedziałbym, komentarzem społecznym, co ukazaniem specyfiki danego okresu. Bardzo mi się podoba to, że na początku głównym, powiedzmy, wątkiem fabularnym jest to, jak Elvis rusza biodrami. Obyczajowość, po prostu, nie? Ale tak, i wiesz, ja w ogóle takie, naprawdę przez 20-30 minut filmu wszyscy gadają o tym, jak biodrami rusza Elvis,
ale na przykład godzinę później, kiedy już przeszliśmy te 15 lat dalej, nikogo już to nie obchodzi. Mhm. Cała kwestia podejścia do czarnoskórych twórców muzyki, mhm. Czy do jakiegoś inspirowania się nimi i tak dalej, też jest tutaj obecna. Bardzo mi się to podoba, że jest ukazany ten świat w taki nienachalny sposób. To bardzo wszystko płynnie rzeczywiście wchodzi w to wszystko, więc ten film naprawdę robi dobrą robotę momentami, tylko wiesz, teraz kiedy tak zastanawiam się, kiedy zbliżamy się do jakiegoś podsumowania, ciężko jest mi uderzyć w jedną rzecz, która definitywnie byłaby zła, która by sprawiła, znaczy może nie tyle zła, co sprawiłaby, że ten film nie jest aż tak dobry, mhm. bo tak zastanawiam się i no niby scenariusz, tak. niby kreacja może Toma Hanksa, ale to wszystko gdzieś tak nie do końca te elementy pasują, ale ciężko jest mi powiedzieć, jak inaczej to podejść. Więc nawet ta długość, o której już tyle razy wspominaliśmy, no ciężko jest mi powiedzieć, co tutaj konkretnie można byłoby zmienić. Scenariuszowo jest tutaj sporo luk i to dla widzów oglądających gdzieś tam te filmy biograficzne, to może być pewnego rodzaju problem, bo tutaj mamy więcej pytań po seansie niż otrzymanych odpowiedzi. Z drugiej strony też ja bardzo mocno zwróciłam uwagę na tę całą taką społeczną otoczkę, która gdzieś tam w Elvisie jest jednak widoczna. Cały ten problem segregacji rasowej właśnie, mhm. tego jakiegoś takiego utożsamiania ruchów scenicznych z czymś zakazanym. To cały czas musiałam sobie przypominać, w jakim momencie historycznym jesteśmy, że to są lata 50., mhm. 60., więc gdzieś tam niektóre rzeczy mogły być faktycznie bardzo mocno szokujące. Elvis też jawi się i to w jakiejś ogólnej właśnie dyskusji, która po tym filmie gdzieś rozgorzała w internecie, jawi się także jako osoba, która sprawiła, że te właśnie naleciałości związane z muzyką afroamerykańską i z tym, jaki w ogóle ten krąg kulturowy miał wpływ na Stany Zjednoczone i w ogóle, no to on wprowadził właśnie te rytmy do głównego nurtu. To on sprawił, że gdzieś te takie bluesowe zaśpiewki, jakieś takie właśnie rzeczy duchowe z tej muzyki, kojarzące się właśnie z tymi śpiewami gospel pokazywanymi na początku filmu, stały się takim właśnie elementem codziennym, nie? Wydaje mi się, że nie byłoby niektórych rzeczy teraz, w obecnych czasach, gdyby Elvis tej ścieżki nie poprzecierał. Jasne, jest tutaj sporo rzeczywiście luk scenariuszowych. Jest też problem polegający na właśnie przywoływanej już przeze mnie kilka razy powierzchowności tego scenariusza, bo tutaj są mhm. też rzucane jakieś właśnie elementy, z którymi widz albo jeśli jest dociekliwym odbiorcą popkultury, no to zacznie sobie tam doczytywać, drążyć, szukać, albo po prostu będzie to dla niego taka biała plama, której w żaden sposób nie wypełni. Pod tym właśnie wizualnym szaleństwem kryje się trochę scenariuszowych niedoróbek i też tak się zastanawiam właśnie, w jaki sposób ten film można by naprawić pod tym kątem, ale jednak nie znajduje takiego złotego środka, takiego elementu, który by sprawił, że wszyscy byliby zadowoleni. To może w takim razie teraz, skoro zazwyczaj ty zadajesz pytania w tych naszych podcastach, to ja mam do ciebie pytanie. Biorąc pod uwagę, że no w ostatnich latach mieliśmy te trzy, w cudzysłowie, wielkie biografie, czyli Bohemian Rhapsody, Rocketman i Elvis, jak powiedzmy plasujesz te trzy filmy względem siebie? Au. To jest bardzo trudne pytanie, bo to trzeba by się zastanowić, w jaki sposób należy je rozpatrywać. Chociaż tutaj chyba będzie jednak dość prosta odpowiedź. Wydaje mi się, że Rocketman będzie tym pierwszym miejscem. Potem Elvis i dopiero na końcu biografia Freddiego. Tak mi się to wydaje uczciwe. No to w tym przypadku jesteśmy zgodni, bo ja dokładnie mam taką samą kwalifikację, przy czym no wiadomo, że w poszczególnych kategoriach mógłbym pozmieniać kolejność, ale stwierdzam, że powiedzmy Bohemia Rhapsody można sobie w zupełności odpuścić za wyjątkiem mm-hmm. sceny na Wembley. Tak. Elvis ma swoje problemy, o których tutaj oczywiście mówiliśmy, ale też go mimo wszystko warto obejrzeć. A Rocketman, mimo że aktorsko jest też rewelacyjny, no bo Taggart Egerton jest kochanym moim aktorem, ale troszeczkę gorzej wypada niż mimo wszystko Austin Butler, bo aż tak się nie zjednoczył z Eltonem Johnem, ale
ogólnie, właśnie chyba bardziej mi się podoba to, że Rocketman właśnie w pełny, na 100% poszedł w tą musicalowość. Tak. Tak, i tego brakowało Elvisowi, powiedziałbym, do końca. Gdyby ta muzyka towarzyszyła nam do samego końca, to mielibyśmy jeszcze lepszy film, a tak jest naprawdę nieźle. Ale właśnie, jeszcze zanim skończymy, to muszę cię koniecznie zapytać o to, czy nie miałeś problemu z wskoczeniem do tego filmu, bo ja zastanawiałam się nad tym, jak wygląda w ogóle Elvis i dlaczego będę go polecała pod takim kątem, że idźcie do kina, zobaczcie to na dużym ekranie, no to takie słowo klucz, które przyszło mi do głowy, to jest teledysk. Nie miałeś problemu z tą teledyskowością na początku, z tym, jak Lurman sobie właśnie te kadry tam kroi, no bo to jest też taki film złożony rzeczywiście z masy bodźców, która na samym początku jest po prostu tak oszałamiająca, że się widzowi może dosłownie zakręcić w głowie. Ja, jak wchodzą te momenty, że wiesz, ekran jest podzielony na trzy albo tak, tam tak, się tak, 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 jeden tak. obraz nakłada na drugi, to ja nie wiedziałam, na co ja mam patrzeć. Po prostu. Ale właśnie dla mnie to jest najlepszy element tego filmu. To jest właśnie to. To jest pewnego rodzaju nie tyle ukazanie szaleństwa poprzez to, co robią aktorzy, to, co mówią, czy to, co się dzieje na ekranie, tylko poprzez montaż, poprzez skombinowanie tych zdjęć, gdzieś tam zabawa w tą formą, o której wspominałem. I to jest najlepszy element w tym filmie. To jest to, co sprawia, że jest to coś innego, to nie jest po prostu kolejna biografia, która może jest solidna, ale jest biografią. Ale właśnie, tylko nie uważasz, że przesadzili, bo ja powiem ci, nie. że na tym seansie, na którym ja byłam, to sala była wypełniona cała. I tak już właśnie po mniej więcej 20-30 minutach filmu zwróciłam uwagę, że ta starsza, w cudzysłowie, część widowni zaczyna gdzieś tam pokrząkiwać i tak z jakimś takim właśnie zniecierpliwieniem albo tak się niepewnie rozglądają. Patrzy, tam pan, który siedział obok mnie, no to patrzył na chyba swoją żonę i tak chyba nie do końca wiedzieli, co mają zrobić z tym filmem. Ale właśnie o to chodzi, bo takie wrażenie robił Elvis. On taki szał robił w latach 50., 60. Nawet ta scena, kiedy Tom Hanks orientuje się, co widzi w oczach tych rozkrzyczanych kobiet, że to jest ten zakazany owoc, właśnie o to chodzi. I też wtedy starzy ludzie, za przeproszeniem, nikogo tutaj nie obrażając, też oburzali się, co on tam chodzi, co on tam macha tymi biodrami. Ale właśnie to jest świetne, to jest ukazanie charakteru postaci, tej jego inności względem czasów, w jakich żył, za pomocą tego, jak ten film wygląda. I dla mnie to jest rewelacyjne. Totalnie rozumiem, dlaczego to jest męczące. Mm-hmm. Totalnie rozumiem, dlaczego można w pewien sposób się czuć zagubionym, ale o to chodzi. To jest to szaleństwo, to jest ta sceniczność, którą ja kupuję. I która byłaby dobrze zrobiona przez 2 godziny, dostalibyśmy rewelacyjny film, która w pewnym momencie się kończy i przemienia się w tą może nie statyczność, ale tradycyjne podejście. Ale dla mnie to nie był problem, ale z drugiej strony totalnie rozumiem, jeżeli dla kogoś to było za dużo czy za mocno. Tak, ja uważam, że ten film dwie rzeczy ma wybitne i to musi wybrzmieć z tego podcastu. Przede wszystkim ścieżkę dźwiękową, którą już tutaj Sef chwalił. Te wszystkie właśnie jakieś takie połączenia, bo po filmach biograficznych też oczekujemy często właśnie muzyki, to już wspominałeś, ale ja się spodziewałam, że ponownie usiądę w fotelu kinowym i usłyszę takie the best of, nie? Te utwory Elvisa, które gdzieś tam będą właśnie sobie w tle pobrzmiewały, a tutaj jest cała masa nowoczesnych aranżacji, gdzieś tam właśnie jest to zmiksowane z głosem Austina Butlera, który też śpiewając Elvisa, faktycznie naśladując tę jego taką charakterystyczną manierę, no robi to dobrze do tego stopnia, że ja nie jestem w stanie stwierdzić, w którym momencie kończy się Elvis, a zaczyna Butler, więc to też szapoba, naprawdę. A z drugiej strony to jest nowa jakość, jeśli chodzi o prezentowanie występów scenicznych w kinie. To, co Lurman zrobił przez już właśnie w tym pierwszym występie Elvisa, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Te najazdy, spowolnienia, ten taki właśnie montaż, który zwiększa dynamizm całej tej sceny. On się też skupia na reakcji widowni, na twarzach tych dziewczyn rozpieszczonych. Ja w jednej recenzji, to się właśnie głośno śmiałam przed pójściem do kina z tego, że tutaj recenzja co
sobie wymyśli, bo tam osoba, która to recenzowała ten film, napisała, że jak się Elvis po raz pierwszy pojawia na ekranie i śpiewa, to ten ktoś miał ochotę też się poderwać z krzesła i piszczeć. Odniosłam dokładnie takie samo wrażenie, jak on zaczyna śpiewać i się ruszać. Totalnie się zgadzam, oczywiście, no bo jest rewelacyjnie, robi to świetnie, no i nic, człowiek by tylko, że tak powiem, uderzył na parkiet, i to też świadczy o tym, jak dobrze jest zrobiony ten film. Tak. Tak, no to lepszego podsumowania chyba nam się nie uda tutaj już wymyślić. Film, jeszcze tylko powiem, że miał premierę 24 czerwca, tutaj polską premierę, więc jeszcze jeśli będziecie chcieli, to myślę, że jest spora szansa, żeby zobaczyć go w sali kinowej. No to jest naprawdę widowisko. 12-minutową owację na stojąco w Cannes dostał ten film, więc gdzieś tam jednak nawet i krytycy chyba docenili tę wizję Lormana, którą wybrał, żeby zaprezentować właśnie taką właśnie kolorową, wypełnioną szaleństwem, ubraną w cekiny postać, jaką był Elvis Presley. A jeśli komuś mało, jeśli ktoś chciałby jeszcze więcej dowiedzieć się na temat tego bohatera, to ja już zrobiłam mały research i jest sporo filmów dokumentalnych i jakichś takich właśnie materiałów dodatkowych, które prezentują to, jak ta historia wyglądała w rzeczywistości. I na YouTubie można też zobaczyć sporo nagrań archiwalnych Elvisa, spojrzeć, jak on rzeczywiście na scenie się prezentował. No dobra. To ja jeszcze tylko dodam, że może mało związane z Elvisem, ale Synowie Anarchii. Jest tam Elvis? W pewnych stopniach, ale sam serial jak najbardziej polecam. Ja się pod tym podpisuję bardzo mocno. Jak tak jeszcze też wydało mi się śmieszne, bo jak myślałam o nawiązaniach do Elvisa, to też przyszło mi do głowy Archiwum Mix i to nawet nie musiałam się mocno zastanawiać, ale tam też Elvis pojawia się w dwóch odcinkach, więc no on żyje, jest obecny. Elvis żyje cały czas. A my jesteśmy zadowoleni z seansu. Problemy rzeczywiście są w tym filmie, ale... Są. No, warstwa wizualna i muzyczna po prostu rekompensuje wszystko. Sef, bardzo ci dziękuję za kolejne dziękuję, spotkanie. Bogusiu. Tak, byłam pewna, że będziemy rozmawiać o tym filmie. Jak zobaczyłam zwiastun, to przyszło mi do głowy. I to nawet bez wąsów. Żadnych wąsów nie ma poza ojcem Elvisa, więc ale i tak warto, moi drodzy, ja się podpisuję. Są problemy, ale i tak jednak warto obejrzeć ten film. Tak, nie trzeba dodatkowo nas było przekonywać wąsami. Tutaj już sama postać skradła nasze serca i jestem pewna, że skradnie także wasze. Dziękujemy za dzisiaj. Raz jeszcze dziękuję. Dzięki serdeczne. I do usłyszenia w kolejnych naszych podcastach. Trzymajcie się ciepło, śpiewajcie, tańczcie, bawcie się dobrze. Do usłyszenia. Pa. Cześć. You finished? Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!